Gdzie mamy iść? Co mamy czynić? Takie pytanie sobie często zadajemy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej ulubienicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, po rekolekcjach zawierzeniowych Jezusowi przez Maryję, po rekolekcjach Józefowych, po rekolekcjach o Bogu Ojcu, po katechezach o Mszy Świętej, wielu z Was prosiło mnie o to, abyśmy zrobili rekolekcję o Duchu Świętym. I powiem Wam, że mam jakiś taki lęk przed tym, żeby robić rekolekcję o Duchu Świętym, bo sam nie czuję się na siłach, aby to zrobić. I Duch Święty jest taką rzeczywistością niewidoczną, ciężką do opowiedzenia teologicznie. Natomiast Duch Święty działa w Kościele. Duch Święty cały czas jest w naszych sercach od momentu Chrztu Świętego. I postanowiłem sobie tak, przyszło mi takie światło, że zrobimy taki cykl kateches o dziejach apostolskich. Niektórzy z Was może wiedzą, że dzieje apostolskie są czasami nazywane piątą Ewangelią, Ewangelią o Duchu Świętym, Ewangelią Ducha Świętego. Święty Łukasz napisał dwie księgi. Pierwsza to jest Ewangelia Świętego Łukasza, a druga to są właśnie dzieje apostolskie, dalszy ciąg jego Ewangelii. I w tych dziejach zawarł losy pierwszych wspólnot kościelnych, które się zaczęły rozchodzić po świecie i wypełniać to zadanie, które Jezus im powierzył. Ten czas po śmierci Jezusa, po zmartwychwstaniu, nie był wcale czasem sielanki. Rychło zaczęły się prześladowania, rychło zaczęły się problemy i te zewnętrzne, i te wewnętrzne. I ten czas po zmartwychwstaniu bardzo przypomina mi to, co dzieje się teraz u nas w Kościele. I żeby znaleźć światło i odpowiedzi na to, co mamy czynić dzisiaj w obecnym kryzysie, który dotyka Kościoła i struktur Kościoła, który dotyka obecnego świata i nas, którzy nie wiemy, jak mamy się zachować, jak mamy odpowiedzieć temu światu, jak mamy głosić Ewangelię, właśnie sięgniemy do źródeł, sięgniemy do początku. Bardzo dobrze jest wracać się czasami do początku, aby nie pogubić drogi, aby ten cel, który został wyznaczony nam przez Boga, przez Ducha Świętego, żebyśmy go dalej realizowali. Bo Jezus Chrystus, bo Ewangelia się nie skończyła i dzieje apostolskie się nie skończyły. One są i cały czas one się toczą. Toczą się i będą się toczyć aż do momentu ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię. I będą się toczyć jeszcze dalej. Ale to już nie, na tym, nie, nie, w tym, nie, tej, nie w tej rzeczywistości, którą teraz oglądamy. Drodzy, zachęcam Was i proszę Was o modlitwę. Tak sobie planuję, żeby rozpocząć te katechezy w dniu 12 września, w dniu, kiedy wspominamy imię Maryi. Wspomnienie imienia Maryi rozprzestrzeniło się w Kościele po prośbie króla Jana III Sobieskiego po odniesionej zwycięstwie nad Turkami, tej słynnej odsieczy wiedeńskiej, wielkim triumfie oręża polskiego. I my dziś też jako Polacy stajemy też w obronie wiary i tożsamości chrześcijańskiej. Dlatego sięgam do tamtego wydarzenia, żebyśmy go też nie zapomnieli. Tamto wydarzenie było wielkim triumfem, ale nie zostało wykorzystane tak, jak należy. Wykorzystajmy ten czas i może Matka Boża chce się nami dziś posłużyć, tak jak posłużyła się rycerzami Jana III Sobieskiego, aby obronić nie orężem, ale naszą modlitwą, naszym zawierzeniem, duchem to, co się w tej chwili, tę walkę, stoczyć ten bój, który jest w obecnym świecie, żeby zdobyć świat dla Jezusa i dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Dlatego proszę Was o modlitwę za mnie i za cały Kościół,
aby wsłuchiwał się cały czas w głos Ducha Świętego, jak pierwsi apostołowie, i abyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Dlatego serdecznie Was do tego zachęcam i proszę Was o modlitwę. I na koniec chcę Was pobłogosławić, jak zwykle. Niech to błogosławieństwo na Was spocznie. Niech Was umocni moc Ducha Świętego. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi, bo Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.